Tu Radyjko Dorota. Hej na dobrych frekwencjach, tu Dorota. Od początku tygodnia czuję już ducha świąt. Dom wypełnia świeży zapach choinki, a ja nucąc sobie grudniowy przebój radiowej trójki sprzed lat, idą, idą święta, wyjmuję z pudeł choinkowe ozdoby. Pośród bombek odkrywam trzy słomiane aniołki. To dziedzictwo mojej prababci. Mimo, że są sprzed przeszło stu lat, Nadal zachowały ten niepowtarzalny słomiany zapach, niosąc magię świąt przez pokolenia. To niezwykłe połączenie zapachu przeszłości z teraźniejszym świerkowym aromatem sprawia, że święta stają się jeszcze bardziej wyjątkowe. Posłuchajcie tej audycji dekorując bożonarodzeniowe drzewko. Podzielę się z wami refleksją, która przyszła mi do głowy po raz pierwszy wiele lat temu, gdy na terapii ustawień systemowych pojawiła się u mnie klementyna przedstawiła się, a ja pomyślałam, że jej imię znaczy tyle co czysta, klarowna, życzliwa. To szczególnie przykuło moją uwagę, ponieważ w obecnych czasach rzadko spotyka się dobroć i pobłażliwość wobec siebie. Paradoksalnie często sami krytykujemy się za to, że nie działamy wystarczająco dużo, dobrze czy intensywnie. Osobiście przeraża mnie taka korporacyjna logika wydajności. Tak łatwo wkrada się wraz z nią bezduszność do naszych umysłów i serc. Skupmy się na tym, co tak często umyka naszej uwadze w codziennym pędzie życia. Mówię o naturalnym kapitale, który każdy z nas posiada, lecz nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, a nawet jeśli jesteśmy tego świadomi, rzadko utrzymujemy balans, szarpiąc zasobami w kierunku ekstremów. Dlatego, jak myślę, tak istotne jest, by być dla siebie przyjacielem, zachować umiar i harmonię w działaniu. W tej historii zapach choinki i moc świątecznych życzeń splatają się z darami Bożego Narodzenia. Z biegiem lat w roli terapeuty systemowego przekonuje się, że żaden człowiek, który przychodzi na terapię, nie stanowi problemu. Tak właśnie, moi drodzy, nikt nie jest problemem. Każdy bez wyjątku ma wszystko, by spełniać się i odczuwać satysfakcję ze swojego życia. Nie trzeba go ani zmieniać, ani naprawiać. Jest kompletny już w chwili, gdy pojawia się u terapeuty. Jedyna zmiana, jaka zachodzi podczas kuracji, dotyczy patrzenia na siebie z właściwej perspektywy. Może dlatego tak kocham moją pracę, bo widzę, jak stopniowo wyłania się ukryte piękno człowieka, któremu przez jakiś czas towarzyszę w odkrywaniu samego siebie. Tymczasem nasza klementyna była przekonana, że jest niewystarczająca, że czegoś stąd tego jej brakuje. Dlatego przez długi czas usilnie próbowała zmienić siebie. Do tego stopnia, że w pewnym momencie nie wiedziała już, kim tak naprawdę jest. Słuchałam jej życiowych perypetii i coraz wyraźniej dostrzegałam nie tylko ładną, lecz także zdolną i ciekawą osobę, która nieświadomie dręczyła się fałszywymi przekonaniami o tym, jaka być nie może, a jaka być powinna? Gdy spytałam, dla kogo tak się stara, odparła, że dla matki. Bagaż toksycznych ocen i nierealnych oczekiwań zaciemniał jej naturalne piękno i talenty. Był jak pasożyt, z którym ona nieświadomie się utożsamiała. Odbierał jej radość i witalne siły. Klementyna była sama dla siebie nieodkrytą tajemnicą. Ona nie jest niestety odosobnionym wyjątkiem. Nieczęsto na siebie patrzymy jak na nieodkryty prezent niespodziankę, która daje bliskim radość, a światu wartość. Ozdabiając dom, moje myśli krążyły między klementyną, choinką, świątecznymi życzeniami i upływającym czasem. To, co je łączy, to pamięć przeżytych wspólnie chwil. Święta przynoszą nie tylko radość, ale także kryją w sobie głęboką wartość rytuałów. I rzeczywiście, rytuały pełne wspomnień stanowią istotny element naszej tożsamości pomagają nam zrozumieć przeszłość i przekazać wartości kolejnym pokoleniom. Choć niektóre zwyczaje stają się produktami sklepowymi, ich powtarzalność nadal tworzy poczucie bezpieczeństwa i ukazuje, że świat toczy się swoim rytmem, według własnego porządku. Monotonne powtarzalne czynności zakorzeniają nas w teraźniejszości przekazują również tradycje, zwyczaje oraz pamięć rodową, społeczną i kulturową, przez kolejne pokolenia. Podobnie jak rytuały, prezenty pełnią ważną rolę w budowaniu więzi. Są niczym gesty miłości, które skupiają uwagę na tych, których kochamy. Przekazywanie prezentów nie tylko ma wartość materialną, ale także emocjonalną. Są wyrażeniem uczuć i więzi, które łączą nas z bliskimi, budując most pomiędzy naszymi sercami. Podczas dzielenia się opłatkiem przekazujemy sobie dobre słowa prosto z serca. Składamy życzenia marząc o tym, co najlepsze. Jednak serdeczne życzenia często nieświadomie mylimy z rozsądnymi oczekiwaniami, bo na ogół mamy gotowe, by nie powiedzieć, odziedziczone wyobrażenie o tym, co jest dla nas najlepsze. Doświadczenia terapii systemowej pokazują, że rozróżnienie tego, co nam służy naprawdę, od tego, co de facto nas ogranicza, nie zawsze jest proste. Boże Narodzenie stwarza więc odpowiednią okazję, aby spojrzeć na siebie życzliwie. Wtedy jest szansa, że uda się nam zobaczyć tę subtelną różnicę między łagodnymi życzeniami a bezdusznymi oczekiwaniami czy żądaniami wobec samych siebie. Tylko w ciepłej świątecznej atmosferze możemy naprawdę to poczuć. Dlatego ważne jest, by złapać te okazję, bo życie płynie nieubłaganie naprzód, pozostawiając ślady, Zarówno w nas, jak i w otaczającym świecie. Podobnie jak ślimak pozostawia za sobą klejący ślus, do naszych życiowych doświadczeń przyklejają się przeróżne cudze przekonania, wyobrażenia, oczekiwania, a nawet przesądy. To wszystko kształtuje naszą postawę. Z biegiem czasu te nabyte elementy stają się, jak sądzimy, integralną częścią naszej tożsamości. Przyzwyczajamy się do nich i trzymamy kurczowo przy sobie. Stają się dla nas ciężkim bagażem. Który zabieramy za sobą wszędzie, jak ślimak swoją muszlę. Nawet nie przychodzi nam do głowy, by oddzielić naszą prawdziwą tożsamość od tej niewygodnej, sztucznej otoczki. Święta to dobry czas, by oddzielić ziarna od plew. Świat obdarowuje nas różnorodnymi suwenirami, lecz nie wszystkie niosą nam korzyści. Nawet jeśli intencja obdarowującego była krystaliczna, wszak mówi się, że droga do piekła jest wybrukowana dobrymi intencjami. Do nas samych należy decyzja, co nam służy, a co nas obciąża. Dlatego bądźmy uważni. W biblijnych przypowieściach, trzej królowie pojawiają się, przynosząc ze sobą cenne prezenty. Jak wiadomo, Biblia, oprócz aspektu religijnego, przekazuje także wartościowe i praktyczne wskazówki psychologiczne i życiowe. Już choćby z tego powodu, złożone w ofierze upominki z plewami nie mogą mieć nic wspólnego. Muszą więc mieć szczególną wartość. Dlatego przyjrzyjmy się im bliżej. Rozszerzając perspektywę, można dostrzec w tych darach nie tylko bogactwo materialne, ale także niematerialne dziedzictwo Bożego Dziecka. Trzej królowie Kacper, Melchior i Baltazar, przynoszą w darze mirre, kadzidło i złoto. One symbolizują to, w co jesteśmy wyposażeni wszyscy. Przy narodzinach dostajemy trzy bezcenne podarunki: dar życia, dar ciała, i dar ducha. Kadzidło reprezentuje godność kapłańską. Łączy się ze sferą sakrum, stanowiąc przywilej bezpośredniego poznania Boga. Złoto symbolizuje godność królewską. Odnosi się do materii i wszystkiego, co związane z człowiekiem, włączając w to ciało poddane jego panowaniu. Natomiast mirra, jako życiodajna żywica, jest boskim tchnieniem życia, płynną, zasilającą i uzdrawiającą energią. Złożone dary reprezentują więc czysty potencjał, który nosimy w sobie. Gdybym miała to do czegoś porównać, to powiedziałabym, że przy narodzinach dostajemy czyste płótno, farby i pędzle oraz talent do malowania. Co z tym zrobimy, zależy tylko od naszej własnej woli. Największą trudnością jest jednak zachowanie właściwych proporcji i boskiej harmonii. Popatrzmy, co to znaczy w praktyce. Kiedy za mocno koncentrujemy się na ciele, zaniedbujemy aspekty duchowe i tracimy sens życia. Z kolei wyłączna uwaga na duchowości odcina nas od materialnego świata, zaś nadużywanie życiowej energii daje wprawdzie spektakularne rezultaty, jednak niszczy naszą fizyczną i psychiczną kondycję. Powodem zachwiania tej równowagi są zwykle obciążające schematy. Warto więc sobie uświadomić, że nawet osobiste przekonania, rodzinne czy kulturowe wzorce nie są wrodzone. Nabywamy je poprzez doświadczenia, rodowe lojalności oraz wpływ otoczenia, w którym żyjemy. One stanowią jedynie produkt uboczny naszych działań i doświadczeń. My jednak przyswajamy je sobie tak mocno, że jesteśmy głęboko przekonani, iż jest to nasza prawdziwa tożsamość. To właśnie ta identyfikacja prowadzi do myślenia o sobie jako problemie. Dlatego zadaniem wprawnego terapeuty jest, powiem kolokwialnie, odklejenie problemu od osoby. Rozmontowanie tej sztucznej i obciążającej konstrukcji przywraca naturalną homeostazę, zdrowie i dobrostan. Tylko oddzielając ziarna od plew, odkryjemy istotną wartość nas samych. Patrząc oczami terapeuty systemowego, również takie przesłanie niosą święta Bożego Narodzenia. Przypominają bowiem, że każdy z nas, jako doskonała kreacja, posiada w sobie wszystko, co jest potrzebne do pełni życia. A ta świadomość sprawia, że stajemy się więksi od każdego problemu, co oznacza, że jesteśmy w stanie, czasem sami, a czasem przy wsparciu innych, poradzić sobie doskonale z jego rozwiązaniem. Życzę Wam, abyście oczami i sercem spoglądali na siebie z życzliwością, łagodnością i każdego dnia odkrywali w sobie to, co jest najcenniejszym darem. Wesołych świąt. A teraz ustawcie się na dobre frekwencje i do usłyszenia. Tylko w radyjku Dorota.